te strony w czasie najazdów tatarskich, XV-XVI wiek, i została jakby zasadzona ta roślina, ten krzew, na mogile Hana. Tę roślinę, ponieważ ona była jakoś postrzegana, że jest to dobra roślina na czary, więc łamano przez wieki, łamano, palono na pas kwiatów. Natomiast można ją rozmnażać. Dobra. No a moją torbę też weźmiemy, to weźmiemy też. Wszystko weź. Bądź wierzący! No nie, ja nie. Trzeba wierzyć na słowo! Nie! Facetowi nie! Thank you.
Tak, to był hej, hej, wy od lądu, żyjecie? Nic was nie słychać, nic was nie widać. A może możemy mieć stłuczkę? No jasna sprawa. Jakoś tak. Wyglądacie jak szumi. Brawo, tato. Na portażu? To jasna sprawa. Miałem na oku haciendy, wspaniałą umiewam, lecz nie chciała w niej zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając za mną wciąż. Bardzo ładny brat masz Fili, ale kielki byłby z ciebie, kielki byłby mąż, kielki byłby mąż. Najlepszą tam już cię nie opuści, nie będę sam. Mówią whisky to nie wszystko i można bez niej żyć, lecz nie wiedzą o tym ludzie, że najgorsze w życiu to samotny być. Do lusterka pić, no i nikt nie chce. Opowieścią. Był na Lwowie młodszy Majtek, co od razu mi wleci staka, że sam kręcił kawa stanem i to bez odszmaka. Ale nie wiadomo, co to jest. Co robi doskonale morskim opowieścią. Hej, ha, kolejkę dalej, hej, ha, kolejkę. Co robi doskonale morskim opowieścią. Teraz podróż. What's up? The drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor in the morning? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor in the morning? Put him in the longboat sober. What shall we do with the drunken sailor? Put him in the longboat sober. Ella in the morning. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Ella in the morning.
no i później dalej się drogą rzeczną, no niestety to była, jak kolej. A jak się woda podnosi, to tam nie zagraża? No, to jest, no nie, no tu jest właśnie, jest wysoko, ale bywały czasy, że to całe... Thrice him up in the running, bull eye. Sailor in the morning. What shall we do with the drunken sailor? Keep him there and make him better. Hurrah in the morning. Hurrah up she rises. Hurrah in the morning. What shall we do with the lime juice skipper? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the lime juice skipper? Hurrah in the morning. Up she rises, hurrah in the morning. Take him, shake him, try and wake him. What shall we do with the drunken sailor? Take him, shake him, try and wake him. Hurrah in the morning. Hurrah up she rises, hurrah in the morning. Sailor. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Hurrah in the morning. Hurrah up she rises, hurrah in the morning. Hurrah up she rises, hurrah in the morning. Hurrah up she rises, hurrah in the morning. Ale jak, dalej, jakie domki? Ewa kusi. Ale jakie domki? No jakaś Ewa kusi pana. Jabłki. Ja kupiłam to. We'll be right back.
część już była w muzeum, ta grupa, która przyszła, pójdziemy i opowiemy sobie historię Ulanowa, to znaczy ja opowiem, postaram się cokolwiek powiedzieć na temat historii, a teraz może troszkę na temat historii tego kościoła. Dokładnie znajdujemy się w kościele parafialnym, jak widzicie Państwo, kościół funkcjonujący, drewniany, ufundowany przez założyciela, nie założyciela, to syna założyciela miasta, Jana Pilara Jagiellońskiego, tego pana widzimy tutaj na oprawie. To jest obraz świętej Anny Samotrzeć, na którym jest, są umieszczone, ksiądz nie widzi, więc troszkę może przysłuchać. W mojej teorii jest to cała rodzina Ulińskich, czyli ojciec, matka, syn i synowa, dziecko, czyli wnuk. Tutaj, jak mówiłem, fundator kościoła, po tej stronie założyciel miasta i jego rodzina. Kościół ufundowany w 1643 roku, drewniany, modrzewiowy, składający się z trzech części, przedsionka, części głównej i prezbiterium. Prezbiterium jest oddzielone od części głównej. Mają Państwo określenie tego, jakby, jest to tak zwana tęcza, czyli belka, na której jest postawiony krzyż z Chrystusem, a pod nim napis po łacinie, może ja sobie to tłumaczę pierwsze, Memor sit omnis sanctui, czyli niech każdy pamięta o mojej ofierze. Poświęcone jest tematyce Starego Testamentu. Na suficie obraz Boga Ojca. Wkoło znajdujemy cztery sceny poświęcone życiu świętego Jana Chrzciciela, czyli od wizyty w synagodze do momentu ścięcia. To oni przekraczali Taner, przechodzili na stronę Galicji, a gdy tutaj Austriacy szukali powstańców, żeby ich przepędzić, więc przechodzili na drugą stronę. Wciąż jest jeden rozdział, ostatni, jak on usłyszawszy gdzieś tam nad Wisłą, że Ulanowie poszukują pracowników do FIS-u, więc przychodzi do Ulanowa i przychodzi na to miejsce. W pożarach były pożary, później sprzątane pogorzeliska. Dzisiaj wywozi się te śmieci wszędzie do lasu, gdziekolwiek. Wczesnego proboszcza po parafii obecnie już księdza emeryta. Księdza jest w 2009 roku. No, znajduje się w pomieszczeniach po tej stronie. Jeszcze mamy jedno, ale to najbardziej dyscyplinowana. Proszę, już rozumiem. Proszę, proszę, do środka. Najwyżej nie mam ten grafik sobie tam wyznaczyć.
U mnie można wszystko. Nawet eksponaty dotykać. Bardzo się rozpędził. Tam to koło mu złapało na prosto. Aha, jest. On ma, brawo. On ma bliźniaki, on ma bliźniaki z tyłu. Ahoj, przygoda! Witam Was serdecznie na 32. zlocie do Azali Buddyjskiej. Pogoda nam dopisała, prezentacja, jak widzicie Państwo, że myśli przepięknie, kwitnie. Cóż więcej trzeba? Udanej zabawy tylko. Witam wszystkich gości. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo ciepło, bo mamy dzisiaj naprawdę cieplutko. Wiatru tutaj już nic nie czujemy. Miesięcznikowi Azalia oraz katolickiemu radiu
Do góry. Gorące brawa dla wszystkich.
wszystkim za to życzę smacznego. Proszę Państwa, oddaję głos prowadzącemu dzisiejszą imprezę w niekwitnącej azalii. Ja się z Państwem żegnam i dziękuję bardzo. Proszę tobie moja dziewczyno, siedem czerwony król. Powiem ci, będziesz moją na zawsze już. Przynoszę tobie moja dziewczyno, siedem czerwony król. Powiem ci, będziesz moją na zawsze już. Po raz kolejny dla Państwa grupa taneczna Azalia z tańcem. Popatrz jakie motory, ja cię. A ty będziesz miał, masz to, a daj mi te cukierki. Wiktor, masz to, a daj mi cukierki to, żeby wszystkich podzielić, wiesz? Albo jak chcesz, to przejdź się z tym i podziel wszystkich. Poniami nikwitate mea ego cognosco, et peccatum mea contra mecem, i tak dalej. Całą tę drogę wypełniało się psalmem i z powrotem. Tutaj każdy zakonnik miał swoje miejsce i odmawiał, rozmawiali urlogo brewi. Cztery kół było dużo. Dzisiaj na miasta tego, co było. Było nawet o pierwszym kastynia. Proszę Państwa, tu jest najstarszy krzyż. On ma 420 lat. Ten krzyż wykonał, albo po prostu postawił w ziemi kopany Tomasz Michałek, o którym na początku mówiłem. Proszę Państwa, tu są dwie postacie. Popatrzcie, to jest właśnie ten typowy baruch. Ten złoto z jednej strony, a z drugiej strony ten ruch, ten ukłon. A wiecie, kto to jest? To jest Melchizedek. Jesteś kapłan do końca wieka według obrządku Melchizedeka. Bo w Starym Testamencie składano ofiary ze zwierząt. A tu jest, proszę Państwa, Aaron. No może to jest Aaron, rodzony brat Mojżesza. Aaron i Mojżesz wyprowadzili naród z niewoli egipskiej. Wiecie, że Mojżesz był skazany na śmierć. Córka Faraona go ocaliła. I potem właśnie on się odwdzięczył Panu Bogu jako kapłan Starego Testamentu, wyprowadził razem z Mojżeszem ludzi z niewoli.